Na pierwszej linii. Rozmowy z ludźmi książki w Gdańsku. Nazywam się Paweł Paniec i zapraszam Was na cykl podcastów realizowanych przez Stowarzyszenie Prom Kultura dzięki wsparciu miasta Gdańska. Razem z moimi rozmówcami opowiemy Wam o miejscach, w których każdy, kto chce przeżyć przygodę z książką, ma szansę w nieprzypadkowy sposób wejść w kontakt z tekstem. Ma szansę znaleźć się na pierwszej linii. Są to miejsca, w których książka nie jest towarem jak wiele innych, asortymentem mierzonym w kilogramach czy metrach i leżących między innymi przedmiotami w wielkopowierzchniowym markecie. W tych miejscach książka ma szansę w pełni pokazać swoją wartość, odpowiedzieć na potrzeby indywidualnego czytelnika. Nie chodzi jednak tylko o miejsca. Najważniejsze są w nich osoby, które te miejsca tworzą. To moi rozmówcy. Antykwariusze, księgarze, wydawcy i bibliotekarze. Są to ludzie o niebagatelnym znaczeniu dla podtrzymania i rozwoju naszej kultury w całej jej historycznej rozciągłości. Są to ludzie, którzy w krajobrazie naszego miasta, Gdańska, swoim wysiłkiem i poświęceniem powołali do życia miejsca magiczne i na co dzień walczą o to, by opierały się one nieprzyjaznej ludziom myślącym rzeczywistości. To cisi bohaterowie i bohaterki, które dołożą starań, żeby właściwa książka trafiła we właściwe ręce, żebyście znaleźli swój skarb i nie zgubili się w zalewającej nas fali nowości i bestsellerów. Poznajcie tych, którzy trwają na pierwszej linii, czyli tam, gdzie my, czytelnicy, spotykamy się z tekstem. Wszystkich odcinków tego podcastu będziecie mogli wysłuchać na stronie internetowej Stowarzyszenia Prom Kultura, dostępnej pod adresem www.promkultura.org. Tam też zamieściliśmy zdjęcia z miejsc, w których cykl był realizowany. Podcast znajdziecie również na kanale Patrzę i Myślę w serwisie Spotify oraz na kanale YouTube Stowarzyszenia Prom Kultura, gdzie do nagrania audio dodaliśmy krótki materiał wideo ilustrujący rozmowę. A teraz zabieramy Was na spotkanie na pierwszej linii. Jesteśmy dzisiaj w Sztuce Wyboru, miejscu niezwykłym, które powstało na terenie dawnej jednostki wojskowej, dlatego też samo to miejsce formalnie nazywa się jednostką kultury, ale znane jest właśnie jako sztuka wyboru. Z naszego punktu widzenia najbardziej pociąga nas tutaj ciekawy zbiór książek w towarzystwie kawy. Ale oprócz tego mamy jeszcze inne funkcje, ale o tym zaraz opowie nam Malwina Antczak, czyli główna księgarka tego miejsca. Cześć. Cześć Malwina. Powiedz właśnie, poza księgarnią, poza kawiarnią, czym jeszcze jest Sztuka Wyboru? Sztuka Wyboru z założenia jest konceptem wielowymiarowym. Jest również galerią, jest kawiarnią, jest księgarnią. Wcześniej mieliśmy również u góry sklep z designem. Niejako kontynuujemy tą tradycję. W przestrzeni kawiarni znajdują się ceramika, świeczki sojowe, różne plakaty, fajne produkty. I też z założenia jest miejscem różnego rodzaju spotkań, czy to spotkań autorskich, wernisaży, targów, sztuki, plakatu. Ale też jest przestrzenią pracy. Ludzie lubią przychodzić do nas pracować. Bo jest to atmosfera, która sprzyja skupieniu. Tak, ale nie traktujemy siebie jako workspace, aczkolwiek jest wydzielona przestrzeń do tego. A powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Bo jesteś tutaj od samego początku, od pierwszego dnia działania. Mhm. Zaczęło się od pewnego pomysłu. Na terenie jednostki deweloper, który buduje tutaj piękne osiedle, został jakby zobowiązany do tego, żeby część przestrzeni przeznaczyć na kulturę. I dlatego pojawił się ten koncept, z którego rozwinęła się później Sztuka Wyboru. Był to pomysł kilku osób, ale z tych, które pozostały do dzisiaj, jest to Magdalena Kalisz i Paweł Szopowski. Czyli twoi szefowie. Ale tutaj w księgarni to ty szefujesz. Ale nie tak było od początku, prawda? Tak. Na początku pracowałam na barze, aczkolwiek ważne to było dla mnie, że miejsce jest też związane z książkami i było to dla mnie ciekawe. Księgarnię na początku rozkręcał Michał, który od razu zauważył, że mam po prostu ciągoty do książek, więc angażował mnie w pomoc. Tu od razu dopowiem, że kto spotkał Michała, ten wie, że był urodzonym księgarzem, więc tak. Rozumiem, że namaścił cię na swoją następczynię. Tak, jakoś tak od razu zatrybiło i akurat w momencie, kiedy miałam kończyć studia i zastanawiałam się, co dalej, no to akurat przykry zbieg okoliczności, bo Michał z powodów zdrowotnych musiał odejść. Przejęłam księgarnię, aczkolwiek nie było to w ogóle moim celem, nie było to w ogóle moim planem. Życie tak to pokierowało.
Trochę tak, nawet pamiętam, że Michał nagle musiał pójść na urlop zdrowotny i ja miałam na ten czas przejąć księgarnię i miałam taki trochę nawet problem, że miałam ciężką sesję i nie mam na to czasu, ale jak już zaczęłam to robić, to mi się bardzo spodobało. Tak mi się to bardziej przytrafiło i przez zresztą bardzo długi czas nie czułam się tak, nie miałam tak naprawdę na tym polu żadnego doświadczenia. Miałam pasję do książek, znałam miejsce, jakim jest sztuka wyboru, ale to był skok na głęboką wodę i musiałam się dużo nauczyć i dopiero teraz tak mówię, jestem księgarką. I naprawdę to myślę. No przede wszystkim masz tą przestrzeń, którą tutaj tworzysz sama. Sztuka wyboru, nazwa zobowiązuje, więc nie macie tutaj wszelkich książek, tak. Tylko jest to specjalnie wybrana oferta. Jak rozmawialiśmy wcześniej, określiłem się jako taką kustoszkę tego miejsca. To jest jakbyś była kuratorką, to jest twoja własna kolekcja książek, którą oferujesz klientom. Tak, myślę, że to jest jedna z podstawowych w ogóle rzeczy, które oferują księgarnie kameralne tego typu miejsca. Jakąś selekcję, wybór. No bo nie możemy konkurować, jeśli chodzi o ceny i wybór asortymentów z księgarniami internetowymi. Ale do nas przychodzisz i masz to, co najlepsze, mam nadzieję, albo przynajmniej to, co wiem też, co interesuje osoby, które do nas przychodzą. Też to, co mnie interesuje, ale też to, co interesuje inne osoby, które tu pracują. Wybór książek jest trochę odwzorowaniem charakteru i zainteresowań księgarza, księgarki. No to na pewno tak jest. Ta księgarnia była inna, kiedy ją prowadził Michał, inna jak ja ją prowadzę. Ale też sobie pomyślałam, że ogromny wpływ mają dla mnie osoby, które ze mną pracują. Jak Magda Kalisz zaczęła interesować się psychologią i szkolić się w tym kierunku, to cały czas mówiła: Malwa, słuchaj, fajny byłby taki dział, pierwsza pomoc psychologiczna. I ja tak się z tym bujałam i w końcu założyłam ten dział, który ma ogromne powodzenie. Wszyscy jesteśmy psiarzami, więc jest dział o psach zaraz przy wejściu. Jakbyśmy byli kociarzami. Chciałem zapytać, czy są też działy o innych zwierzętach, czy tylko o psach? Jest dział ziemia, o naturze i zwierzętach, ale psy są, zwłaszcza, że wiele psów do nas przychodzi po prostu. Jest to jedna z wielu zalet pracy. Więc no ja się oczywiście nie znam na wszystkich. Jak mam osoby, które interesują się kuchnią, to oni mi podsuwają na przykład, słuchaj, jest taka fajna pozycja w tym temacie i tak dalej. Także myślę, że niejako wszyscy jesteśmy kustoszami. Współtwórcami oferty. Tak, niejako tak. Bo to jest cała sztuka właśnie, żeby wybrać te właściwe książki z tego całego morza. Bo jeżeli chodzi o przestrzeń, sztuka wyboru jest miejscem dosyć przestronnym. Moglibyście dołożyć tych książek więcej, ale świadomie z tego rezygnujecie. Lubimy przestrzeń. Tak, żeby po pierwsze był oddech, jak rozumiem. Po drugie, no oczywiście musi być miejsce, żeby można było usiąść z kawą, prawda? No bo to też jest bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o wasze miejsce, że macie nie tylko książkę, ale macie tutaj też kawiarnię. To jest coś, co decyduje o waszej wyjątkowości. Kawiarnia przyciąga do księgarni, księgarnia przyciąga do kawiarni. Wcześniej było tak, że książki były pomiędzy stolikami ustawione w czasie pandemii, kiedy mieliśmy dużo czasu i dużo przemeblowań robiliśmy, to podzieliliśmy tą przestrzeń. Księgarnia jest, pokazuję, jakby wszyscy widzieli, nikt nie widzi tego, ale księgarnia jest tam, tutaj jest kawiarnia, żeby każdy mógł sobie spokojnie, w miarę spokojnie, bo oczywiście jesteśmy żywym miejscem, przeglądać książki, co myślę, że fajnie wpłynęło na jednak, żeby był jakiś podział. Ale oczywiście chodzi też o to i myślę, że to jest fajne, że można sobie właśnie wybrać kilka książek, usiąść przy stoliku, napić się kawy, spokojnie je sobie przejrzeć, zastanowić się. To nie jest takie miejsce, gdzie się wpada i wypada. Taki slow shopping można z tego zrobić. Tak, u nas wszystko bardzo slow. Na pewno jest ta taka sytuacja, że nie każdy do nas przychodzi z zamiarem kupienia książki, ale książki są zaraz obok, przy kasie, jak przyjdziesz, wystawione i często po prostu nie mogą się powstrzymać. Także nie jest tak, że jesteśmy tylko księgarnią. Wiele osób przychodzi i pyta się, czy można kupić te książki, czy to jest księgarnia, czy to jest czytelnia.
To jest księgarnia, książki są przeznaczone do kupienia, ale można sobie właśnie usiąść i je na spokojnie przejrzeć. Czyli też trzeba w pewnym zakresie jeszcze edukować klientów, czym jest połączenie kawiarni-księgarni, tak? Czasami, że muszą się w tej naszej przestrzeni odnaleźć, czasami trzeba wytłumaczyć, wychodzą, co to jest za miejsce. A wychodzą takie nawyki, które są w naszej kulturze dosyć powszechne, gdzie jesteśmy wychowani do tego właśnie, że na przykład przy jedzeniu się nie czyta, bo na przykład się zachlapie, zabrudzi książkę. No, trochę nasze książki są narażone na uszkodzenia i czasem nie są w idealnym stanie w związku z tym, ale no, liczymy się z tym. Że właśnie jesteśmy, tak właśnie myślałam sobie o tym, bo jak ktoś słyszy, że jestem księgarką, to mówi: o, ale fajnie, to siedzisz sobie i przez cały dzień czytasz książki. Ja nawet bym nie potrafiła się tu skupić, żeby siedzieć, czytać książkę. No i już pomijam fakt, że jakby jest co robić w tej pracy. Jednak to praca. Jednak to praca. Wbrew powszechnym wyobrażeniom to jednak praca. Czy tak jak niektórzy myślą, to pewnie, że to jest taka statyczna praca. Ale nie wiem dokładnie, jak to funkcjonuje w innych miejscach, ale tutaj jest właśnie żywo, jest głośno, jest muzyka, są ludzie, cały czas coś się dzieje. To słychać w tle, nasze tło dźwiękowe właśnie oddaje tą dynamikę tego miejsca. Muzyka, tak. Ekspres do kawy pracuje, prawda? Ludzie co chwilę wchodzą, wychodzą, jest tego dużo. I myślę, że to jest ta kwestia, że te dwie przestrzenie się łączą, że z jednej strony ta książka i kawiarnia. A to jest bardzo ciekawa perspektywa od strony twojej jako pracownika sztuki wyboru, bo klienci, którzy tu przychodzą, znajdują tutaj spokój, atmosferę skupienia, właśnie to, że mogą sobie przy kawie książkę przejrzeć. Tutaj mają tą atmosferę spowolnienia, więc jest też ta różnica, prawda, że zapewniacie nam jako klientom tą atmosferę spokoju, gdzie sami macie tutaj bardzo dużo rzeczy na backstage'u to wygląda... Tak, no właśnie, tak jak mówię, jak niektórzy są przekonani, że to jest taka cicha przestrzeń i ja sobie siedzę i czytam książkę, no to jest praca, w której jest dużo bodźców, wręcz przeciwnie. Tak, ale jeśli ludzie to właśnie odczuwają tak, że mogą sobie tu posiedzieć, poczytać, popracować, się skupić, zrelaksować, no to właśnie o to nam chodzi, więc super. Czy ten efekt udaje się uzyskać? Tylko, rozumiem, że kiedy słyszysz takie opinie, w tym momencie czujesz, że twoja praca ma sens. Nie, no w ogóle czuję, że moja praca ma sens, kiedy słyszę opinie po prostu od osób, które do nas przychodzą i to są te momenty. I lubię tego słuchać, jak przychodzą i mówią, i sama wiem, jaką dużą wartość to ma, jak są miejsca, do których lubisz przychodzić i w których lubisz przybywać. Pytanie o szczególną ofertę, którą macie na półkach. Jest to wybór, trochę już o tym powiedziałaś, trochę o tematyce, trochę o kotach, trochę o pierwszej pomocy psychologicznej, ale też bardzo bogaty wybór literatury, szczególnie z wydawnictw tych tak zwanych niszowych. Tak, współpracujemy z niszowymi wydawnictwami. Dużo zresztą fajnych polskich niszowych wydawnictw obecnie pojawiło się na rynku, co jest napawa nadzieją dużo, ale staramy się przede wszystkim, żeby ta oferta była różnorodna, bo czasami ktoś się mnie pyta, czy macie jeszcze jeden egzemplarz tej książki. Zazwyczaj mamy po jeden, dwa egzemplarze jakiejś pozycji, stawiamy jakby na różnorodność tego wyboru. Mamy dużo beletrystyki. Wszyscy uwielbiają dobre historie. Ja kocham dobre historie. Mamy dużo reportażu, ale mamy również architekturę, design, książki dla dzieci. Mamy książki dla dzieci, tak. Bo jakby, jak ktoś się mnie również pyta, jak ty wybierasz te książki, na jakiej podstawie? No to jakby jak już od 4 lat w sumie, bo tak sobie policzyłam przed rozmową, się tym zajmuję, no to mniej więcej wiem, co budzi zainteresowanie u nas akurat, ponieważ każde miejsce ma jakąś inną specyfikę. Dystrybutorzy czasem mi proponują jakąś książkę taką, gdzie się wszędzie dobrze sprzedaje. Mówię, ale to się u nas nie sprzedaje. I oni mówią, a bo wy jesteście tacy dziwni. Jesteśmy dziwni. Jesteście tacy jak wasi klienci, prawda? Tak. To jest to. Nie muszę w ogóle zdradzać swoich ideałów i zamawiać jakiś... Nie chcę tu oceniać zła, dobra książka, ale w każdym razie... Ale wiadomo, że gusty literackie istnieją, prawda? Tak. Każdy według nich wybiera. Stawiamy też na jakość wydania książki.
Na to też osoby, które do nas przychodzą, bardzo zwracają uwagę. I robię po prostu też sondę wśród osób, które do nas przychodzą, co czytają i tak dalej. Świadczysz też usługi poradnictwa czytelniczego. Tak, staram się. Nie jest to łatwe zadanie. Czyli nie tylko odpowiadasz na gusty, ale również je kształtujesz. O, to dużo powiedziane, ale lubię, jak wiem, że jakaś książka jest naprawdę fajna i warta i czasem niełatwo wcale jest ludzi do niej przekonać, no to cieszę się właśnie, jak mi się uda kogoś przekonać i potem mam ten zwrot, że się podobała i super. Właśnie na przykład z jakiegoś niszowego wydawnictwa, bo wiadomo, że jednak no, sięgamy po to, co dostało nagrodę literacką, czy gdzieś tam się bardziej przewija. Ten obraz nawet gdzieś tam się pojawia. Tak, ja wrócę znowu do waszej nazwy Sztuka Wyboru właśnie. No jednak rynek wydawniczy, mimo tego, że mówi się, że jest taka trudna sytuacja książki w naszym kraju, jednak rynek wydawniczy produkuje bardzo dużo tytułów w skali roku i zorientowanie się w tym graniczy z niemożliwością, więc można owszem opierać się właśnie na poleceniach z mediów, ale właśnie można przyjść do ciebie i dowiedzieć się, że gdzieś na poboczu tego rynku zostało wydane coś, czego nie należałoby przegapić. Są takie tytuły, które masz poczucie właśnie, że swoim klientom podsunęłaś jako właściwy trop. Czy pamiętasz jakieś takie szczególne książki, które zostały odkryte przez klientów właśnie dzięki twoim poleceniom? Jest dużo rozmów z klientami, tych interakcji. Pamiętam, w zeszłe wakacje przyszła do nas pani, która kupiła tyle książek, że musiała mi dać 3 kartony autentycznie. Mieszkała chyba w Szwecji i chciała się okupić jakby z polskiej literatury, tak? I prosiła o kilka poleceń i wróciła potem w następne wakacje i powiedziała, że właśnie super fajnie i czy bym mogła jeszcze jej coś polecić. Nie wiem, czy mam tu rzucać tytułami akurat. Masz teraz okazję, żeby szerszemu gronu, nie tylko tym, którzy tu przychodzą, a pokazać, co warto czytać. Ja osobiście w literaturze kocham najbardziej właśnie dobre historie, dobrze opowiedziane i jak to ma oddziaływanie na moją wyobraźnię. To jest dla mnie chyba takie najważniejsze. A jeśli chodzi o autorów, autorki? Ostatni, co czytałam, to był trochę z opóźnieniem, bo to zeszłoroczna nagroda literacka Nike i tu nie powiem przez to o czymś niszowym wcale, ale Radek Rak, Ballada o wężowym sercu. Skradła moje serce, absolutnie. I również na targach książki w tym roku był Radek Rak. Też skradł twoje serce. Też skradł moje serce. I rozumiem, że teraz już na półce czeka i stygnie kolejna jego książka wydana niedawno. Tak, dokładnie, czeka. W sumie odkryciem jest dla mnie, bo wcześniej nie czytałam książki i tu zareklamuję kolegów z Marpresu, kolegów, koleżanki. Tak. Seria Bałtyk. Książka o podobnym tytule Człowiek, który znał mowę węży, czy Polowanie na małego szczupaka, czy najnowsze Gogolowe disco. To są dla mnie wszystko takie niesamowite pożywki dla mojej wyobraźni. To uwielbiam najbardziej. No dobre te rzeczy wydają. Literatura broni się sama, innymi słowy. Miałaś swego czasu takie poczucie, że zawód, który uprawiasz, który się wdrażasz, który wchodzisz, jest zawodem ginącym na rynku. Dużo jest sprzedawców książek, ale spotkać prawdziwego księgarza, księgarkę, to już nie jest takie łatwe. Tak, no właśnie wspomniałam o tej książce Człowiek, który znał mowę węży i tam główny bohater jest ostatnią osobą, która tą mowę węży jeszcze pamięta. I jak czytałam tą książkę, to trochę mi się tak zrobiło przykro i poniekąd się z tym utożsamiłam. No i myślałam o tym, że moja droga zawodowa i to, co robię, nie będzie przedstawiało żadnej wartości. Żadnej wartości rynkowej. Rynkowej, tak. Mhm. Oczywiście jakby nie myślę w ten sposób, ale tak. Ale od tej naszej ostatniej rozmowy pomyślałam sobie, że ta praca jest na tyle wymaga tak różnego rodzaju umiejętności, które zdobywam, cały czas się ich uczę. Bo musisz być trochę człowiekiem orkiestrą, bo właśnie jest jedna osoba na przykład, albo dwie, które się tym zajmują. Że w sumie mogę napisać w CV księgarz, ale jakby lista umiejętności, które mogę wypisać, jest dość obszerna, więc może tak nie jest do końca. A ja myślę o czymś innym, bo właśnie to, że zmniejsza się ilość księgarni, nie zmienia faktu takiego, że wy
księgarze, spotykacie cały czas ludzi, którzy przychodzą do was ze swoimi specyficznymi potrzebami, na które tylko wy potraficie odpowiedzieć. Właśnie to, co mówisz, ta wszechstronność, ta mnogość umiejętności, ta zdolność wyboru dopasowania książki do człowieka. To, że właśnie żyjecie w stałym kontakcie, w bliskim kontakcie z ludźmi. To jednak, ja tak kiedy usłyszałem właśnie od ciebie, jak rozmawialiśmy, jesteś osobą młodą, więc jak sobie pomyślałem, że jako osobę młodą wyznajesz mi, jeśli można to nazwać wyznaniem, że masz poczucie, że uprawiasz ginący zawód, pomyślałem sobie, że może właśnie tutaj tkwi tak naprawdę przyszłość, że dzięki temu, że uprawiasz ten zawód, my, czytelnicy, będziemy mieli w was stałe oparcie i wcale nie jest to ginący zawód, ponieważ ta potrzeba w ludziach jest wieczna. No wiesz, chyba jest. Może dlatego trochę od naszej ostatniej rozmowy zmieniłam podejście, bo od tego czasu mieliśmy targi książki w Europejskim Centrum Solidarności, na które przyszło 2 razy więcej osób niż na poprzednie edycje, jakiekolwiek. Mieliśmy noc księgarń, mieliśmy spotkanie klubu czytelniczego, warsztat kulinarny, kiermasz książek. Punkt 18 zaczęła się noc księgarń i patrzę, stoi kolejka ludzi z górą książek w ręce i nagle tłum ludzi i naprawdę do 23 tu się działo i myślę sobie, no to są te właśnie momenty, kiedy zaczynam... Kiedy zaczynasz wierzyć w to, że jednak ta praca ma szansę zyskać szerszy rozdźwięk. Ale też tak sobie myślę, że to nie jest kwestia tego, że ludzie nie czują takiej potrzeby, tylko ta potrzeba została przysypana. Trzeba ją trochę odkopać, trochę przypomnieć o nich. Jak opowiadasz o takich wydarzeniach jak targi książki, noc księgarni, to są momenty, kiedy właśnie przypomina się ludziom, że rzeczywiście to im, mówiąc brutalnie, robi dobrze. Że to jest, to jest odpowiedź na jakąś ich realną potrzebę. Ten kontakt z książką, z odpowiednią książką. Nie z pierwszą lepszą, nie z przedmiotem, tylko z nośnikiem treści, z dobrą historią, dobrą opowieścią. Trzeba przypominać. Powiedz mi, jak wy przypominacie, bo wymieniłaś już jedną imprezę, która jest powiązana ze sztuką wyboru, czyli właśnie Gdańskie Targi Książki. Mhm. To jest impreza, która od kilku lat już istnieje, rozwija się, jakby ugruntowuje swoją pozycję, więc liczymy na to, na czytelnicy liczymy na to, że będzie żyła długo i szczęśliwie. Ale oprócz tego w sztuce wyboru też się dzieje dużo różnych rzeczy, prawda? Tak, też organizujemy spotkania autorskie, właśnie różnego rodzaju targi. Teraz w grudniu już się szykują targi plakatu, kiermasz książek. Masz poczucie kontakty, misji spotkanie, tak, chociaż no jakby wydaje mi się, że większość nie chcę generalizować, ale wielu księgarzy może być introwertykami raczej. Mhm. Ja do nich zdecydowanie należę, ale ta praca to jest spotkanie, rozmowa z ludźmi w dużej mierze, tak. Tak, bo introwertycy otwierają się w pewnych specyficznych przestrzeniach dopiero i myślę, dokładnie, że książka, pewna wyobrażona przestrzeń, prawda, literatury jest tym miejscem, gdzie można się otworzyć przed drugim człowiekiem, z drugim człowiekiem można się otworzyć. Tak, no mam też osoby, które wiem, że są zainteresowane konkretnymi tematami i przychodzą i ich widzę i mówię, o, wie pani co, właśnie mam taką panią, która tematyką żydowską się interesuje, II wojną światową. Wie, o, właśnie wyszła taka nowa pozycja w tym temacie. O, jak fajnie, że pani pamięta. Jakby, no pamiętam. To też jest kwestia tego, że jesteśmy, jakby nie działamy na skalę masową, tylko że właśnie... Tak, ale mam takie przekonanie, jeżeli chodzi o księgarzy, właśnie, że macie pamięć nie tylko do książek, do literatury, ale też do ludzi. Wasza, może tak praca, być. Wasza praca służy łączeniu czytelnika z odpowiednim tytułem książki. I tworzą się w ten sposób trwałe więzi. Bo zakładam, że przez te 7 lat i te 4 lata szczególnie tworzyłaś relacje z niemałą, podejrzewam, liczbą osób. To bardzo osobiste relacje opierające się literaturą. Tak. Czasami przychodzą ludzie do sztuki, jesteśmy z nimi na cześć, jakby przychodzą znajomi tutaj już. To też jest takie przełamanie tego trendu, gdzie książkę ustawia się na wysokim regale, prawda? Książka, właśnie książka nie może być blisko kawy, ciasta, dotykana, bo książkę trzeba szanować. Nie, można dotknąć książki, tylko troszkę trzeba... Troszkę trzeba, ale można dotykać. Tak. To jest coś, co zawsze mówię, bo
na targach książki też się wystawiamy jako księgarnia. I na targach są te takie boksy i ustawione książki. I niektórzy tak patrzą z oddali i tak próbują dojrzeć z tytułu. Ja mówię, proszę wchodzić, dotykać, przeglądać. O to chodzi. Tak, mam. To, o co mi opowiadasz, widzę jako właśnie perspektywę przełamywania tego oporu, który sprawia, że książka wydaje nam się przedmiotem kultury wysokiej, a nie przedmiotem codziennego użytku. Coś, co po prostu bierzemy do ręki i nam towarzyszy cały czas. No właśnie, to w czasie pandemii zaczęło się pojawiać to stwierdzenie, no książka nie jest produktem pierwszej potrzeby. Tak, gdy płoną lasy, nie żałujmy róż, tak poszło? Tak. No i pewnie to by było snobistyczne, jakbym powiedziała, zależy dla kogo, no nie? No bo wiadomo, że są podstawowe potrzeby, które musimy zaspokoić, ale no widzę, że potrzeba jest ogromna. Tak, no, zresztą w pandemii literatura niejedną osobę ratowała, prawda, ten kontakt z książką. Tak. Ale w ogóle pandemia jest takim okresem, który w życiu sztuki wyboru przebiegł w niesamowity sposób. Jakbyś opowiedziała o tych historiach, które tu się działy, bo wtedy zostałaś... Nie wierzę, że to się wszystko wydarzyło. Wtedy zostałaś nie tylko całkiem księgarką ze sztuki wyboru, ale też zostałaś księgarką na rowerze. To jest historia, która mnie fascynuje. Ja właściwie zajmowałam się księgarnią chyba przez rok i dopiero co tak stawałam na nogi tak naprawdę, że wiedziałam co, jak i gdzie. I nagle przyszła ta pandemia. No i pierwsze dni, jak się tak spotkaliśmy, jako gastronomia musieliśmy się zamknąć. Mogliśmy prowadzić tylko sprzedaż na wynos, do księgarni można było przychodzić. No ale my jesteśmy dużą przestrzenią, którą jakoś trzeba utrzymać. No i powiem ci, że no, te pierwsze dni były takie mocno depresyjne, ale potem Magda z Pawłem mówią, dobra, powiedzcie, co możemy zrobić w tej sytuacji, jakie macie pomysły. I mi przyszedł super prosty pomysł, on potem się pojawiał jakby też w innych miejscach i księgarniach, ale u nas się pojawił chyba dość wcześnie, bo to było jeszcze na samym początku. Ja codziennie jeżdżę rowerem, wiedziałam, że ci ludzie nie będą przychodzić do nas, więc tą książkę trzeba zawieźć do nich. Też wiele osób na kwarantannie, chorych. Stał akurat rower w księgarni przy książkach, bo nie było wtedy nikogo i padał deszcz i zrobiłam zdjęcie tego roweru. Wstawiłam post i tak jak normalnie wstawiasz post i masz 3 reakcje, to tu nagle 150. Prośba o udostępnienie i tak dalej i niesamowicie taka żywiołowa reakcja na to. I co? No i jeździłam. Poznałam Gdańsk bardzo dobrze. I de facto okazało się, że książka nagle jest artykułem pierwszej potrzeby, prawda? Tak, po Gdańsku jeździły karetki i Malwina na rowerze z książkami. Dokładnie, było, przecież to było postapokaliptyczne miasto. Tutaj było kompletnie pusto. Jedziesz do centrum Gdańska i nikogo nie ma, a ja jeżdżę z tymi książkami. Ja to robiłam, no umówmy się, też trochę dla siebie. No bo my tutaj byliśmy cały czas, można było przyjść, w krótszym zakresie godzin działaliśmy, ale byliśmy przez większość dnia nagle w kompletnie pustej sztuce, która działała przed pandemią na pełnym rozpędzie. Byliśmy 2 tygodnie przed targami książki, które musiały być odwołane. I nagle była pustka i tą pustkę też trzeba było jakoś zapełnić. Jeździłam do tych ludzi i dostawałam od nich tyle dobrej energii, że też mieli taką myśl po prostu, że chcemy, żebyście dalej funkcjonowali. I pamiętam, że głównie ja jeździłam, ale jak były na przykład tam zbliżały się jakieś święta, to wszyscy mi pomagali rozwozić te książki, czasem też samochodem. Zdarzało się i Paweł zawiózł komuś właśnie książki i potem wrócił i powiedział, ta pani była taka szczęśliwa, że przywiozłem i tyle miłych rzeczy o sztuce powiedziała. I też ja wiedziałam, o czym on mówi. To jest jakby ci ludzie bardzo ładowali tak pozytywnie. A to jest niesamowite, że w sytuacji, w której na co dzień wasza praca przechodzi tak trochę niezauważalnie, tak prozaicznie może się wydawać, nagle uwalnia cały swój potencjał i pokazuje to, jak w soczewce się ukazało wszystko to, co jest tutaj wyjątkowe. To, że właśnie ten kontakt człowieka z książką i człowieka z księgarzem jest czymś niezwykle potrzebnym. Czyli jednak nasze rozważania o ginącym zawodzie, myślę, możemy odsunąć do lamusa. No jakiś taki zły dzień miałam chyba, wiesz, tak doszłam do wniosku. No bo zdarzają się i takie, nie zawsze jest cukierkowo. Ale właśnie teraz jak sobie rozmawiamy, to myślę sobie, że może też ta pandemia jednak i ta myśl, że niektóre miejsca są odżawsze,
są, ale że czasem trzeba im też trochę pomóc i mam wrażenie, że o tych księgarniach zaczęło się więcej mówić. Nie wiem, czy ty masz też takie odczucie? Bo no, ja pamiętam, tak. Potem było Dogs Against Gravity, ten dokumentalny festiwal, gdzie też mnie zaprosili i księgarkę z Wademekum, księgarni w Gdyni, bo był dokument o księgarniach i też była dyskusja o tej księgarni w pandemii i tak jakoś zaczęło się rozmawiać i łączyć bardziej, tak mi się wydaje, że coś takiego się pojawiło. Tak, i nagle wyszło to, co wcześniej było skrywanym, intymnym sekretem wielu osób, że po prostu czytają książki i nie chcą ich czytać w przypadkowy sposób. Mm-hmm. Nie chcą wchodzić w kontakt z książką tak banalnie, kupując ją przez internet, tylko ten kontakt z żywym człowiekiem okazuje się tutaj nieodzowny. Bo pojawiają się pytania, czy macie sprzedaż internetową? Już pomijam kwestie logistyczne, żeby mi było trudno to robić też, że nie mamy dużo egzemplarzy na stanie jednej książki i tak dalej. Ale właśnie na tym to polega, że przychodzisz do miejsca, że jesteśmy miejscem tego spotkania. Tak. Też podejrzewam, że dlatego ludzie chcą tutaj przychodzić, bo właśnie kawę można wypić w każdej kawiarni, prawda? A siedząc wśród książek, ta kawa smakuje zupełnie inaczej. No, jeszcze mamy pyszne ciasta, zapomniałeś. Tak, tak, są pyszne ciasta, potwierdzam. Sprawdzałem nieraz, więc potwierdzam. Ciasta są pyszne, natomiast w tle cały czas można usłyszeć pracujący mm-hmm. ekspres, co chwilę wychodzi kolejna kawa. Czyli możemy stwierdzić, że jednak przyszłość przed Wami jest świetlana. Jednak jesteście naszą instytucją pierwszej potrzeby i od tego... I czas porzucić te ponure myśli, ponure nastroje. Może właśnie kawa jest po to, żeby trochę nam poprawić nastrój, wtedy się z optymizmem będzie otwierało kolejne książki. Malwino, dziękuję Ci za rozmowę. Tak, lubię kończyć jakimś dobrym życzeniem na koniec, więc nie wiem, może troszkę, żebyś sama mogła doświadczyć tego dobrego, co my to wszyscy doświadczamy w sztuce wyboru, żeby ta Twoja praca nie pędziła aż tak bardzo. Jak myślisz, jakby to było, gdybyś tak miała wreszcie czas usiąść w pracy z książką? Po prostu poczytać. Brzmi jak marzenie, prawda? Ja jestem tym rodzajem czytelnika, który potrzebuje przestrzeni. Żeby czytać, robię to w czasie wolnym. Po godzinach pracy. Tak. Księgarka czyta tylko po godzinach pracy. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. W sztuce wyboru. Wysłuchaliście odcinka podcastu Na pierwszej linii, rozmowy z ludźmi książki w Gdańsku. Przed nami kolejne. Szukajcie ich na stronie internetowej Stowarzyszenia Promkultura pod adresem www.promkultura.org. Tam też znajdziecie zdjęcia z miejsc, w których cykl był realizowany. Podcast będzie dostępny również na kanale Patrzę i Myślę w serwisie Spotify oraz na kanale YouTube Stowarzyszenia Promkultura, gdzie do nagrania audio dodaliśmy krótki materiał wideo ilustrujący rozmowę. W tym samym miejscu zamieściliśmy inne nagrania związane z kulturą Gdańska, jego historią i filozofią. Zachęcamy do słuchania i do subskrypcji naszych kanałów, a także do klikania łapek w górę i polecania owoców aktywności Stowarzyszenia Promkultura innym osobom, które mogą być zainteresowane taką tematyką. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam ponownie.